Jakie decyzje podjąłby książkowy Geralt w drugim Wiedźminie? Aż strach pomyśleć. Ale poszedłbym z chęcią do najbliższego burdelu. Geralt! Przekonajmy się! Starałem się wypisać tutaj każde zadanie, każdy wybór, jednak mogłem o czymś zapomnieć. Ten film powstał dzięki streamom z drugiego Wiedźmina na książkowych wyborach, gdzie razem z wami rozkminiałem, co by zrobił książkowy Geralt, patrząc na to, co robił w książkach. Zaczynamy! To mnie przekonuje. Foltest prowadzi z Lavalettami wojnę domową. Towarzyszy mu Geralt. Do boju! Za mną, Wiedźminie! Sukcesywnie pokonują zdrajców Temerii, aż dochodzą do Ariana Lavalette, dziedzica rodu Lavalette. Geralt staje przed wyborem: zabić Ariana i jego ludzi, zabić samego Ariana lub przekonać dziedzica i jego ludzi do złożenia broni. Nie ma takiej opcji, aby Biały Wilk zmierzył się z Arianem lub jego ludźmi. Geralt towarzyszy Foltestowi podczas tej wojny, ponieważ nie ma innego wyboru. Jego zadaniem jest chronić króla, ale nie jest on żołnierzem, nie musi zabijać Ariana w imię Temerii. Co ma go obchodzić to, że Foltest zrobił z matki Ariana ladacznicę, a Arian ma mu to za złe? Co ma go obchodzić sam Arian, który nic mu nie zrobił? Dla Geralta jest to zwykły młodzieniec, który może stracić życie przez swoją głupotę. W końcu sam prowokuje rzeźnika z Blaviken. Sławny Geralt z Rivii. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Geralt nigdy nie sięgał po miecz w przypadku kogoś, kto nic mu nie zrobił. Zazwyczaj próbował przekonać drugą osobę, że przelewanie krwi nie ma sensu. Jako przykład dajmy głos rozsądku 7, gdzie Tiles chciał się zmierzyć z Geraltem, a on od początku nie chciał tej walki. Obraziliście urodzonego Taesa, Wiedźminie. Powiedział hrabia bez wstępów ani zwyczajowych grzeczności. A Tae, jak zapewne pamiętacie, rzucił wam rękawice. Tae czeka! Musicie się bić! Musimy? Musicie! A czy nie uważacie, panie Folwik? Uśmiechnął się krzywo. Geralt. Że urodzony Taje nadto mnie zaszczyca. Nigdy nie dostąpiłem honoru pasowania na rycerza, a co do urodzenia, to lepiej nie wspominać o towarzyszących mu okolicznościach. Obawiam się, że nie jestem dostatecznie godny, aby... Jak to się mówi, Jaskier? Niezdolny do dawania satysfakcji i potykania się w szrankach. Co prawda potem do starcia Geralta i Tilesa doszło, ale to tylko dlatego, że nie było innego wyjścia z tej sytuacji. Wracając do Ariana, oprócz tego wszystkiego, co wymieniłem, warto jeszcze wspomnieć, że sam Foltest nie chce zabijać Ariana. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Hendosz się, królu! Wniosek? Geralt przekonałby dziedzica rodu Lavalette, że walka nie ma sensu. Złóż broń, głupcze. To nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Ciaran wspomina o miejscu, w którym rosną różne pamięci. Triss wpada na genialny pomysł. Geralt i ja wśród róż pamięci. Chyba wpadłam na dobry pomysł. Pójdę z tobą poszukać róże pamięci. Znaczy... Wpada na pomysł, aby zdobyć jedną z róż pamięci i dzięki niej przywrócić Geraltowi pamięć. Biały Wilk jak najbardziej się zgadza. Triss proponuje mu, że pójdzie z nim po róże. Pytanie, Geralt zgodziłby się na wycieczkę z Triss, czy wolałby iść samemu? Nie widzę powodu, aby Geralt miał odmówić Triss w tym przypadku. Czarodziejka wie więcej na temat róż pamięci od Wiedźmina, więc będzie świetną pomocą w tym queście. Plus dla Geralta Triss jest ważną osobą, z którą lubił spędzać czas. Zawsze traktowałem jako bliską przyjaciółkę, a po Wiedźminie jeden mogło narodzić się w nim nawet bliższe uczucie do niej. Pójdę z tobą. Będzie mi bardzo miło. W takim razie, w drogę. Geralt i... Zwykły skurwysyn. Mają plan, aby dorwać Leto. Wszystko w tym planie układa się perfekcyjnie. No kurwa, idzie tak dobrze, że przegadałem sobie na prawdziwe życie. To wyobraź sobie, że w tym momencie wchodzi Turek do twojego domu i daje ci darmowego kepsa w momencie, gdy miałeś iść robić sobie obiad. No magia normalnie. Leto wpada w pułapkę, dziesiątki elfów mają go na celowniku, Geralt nareszcie go dorwał i oczyści swoje imię, aż nagle pojawia się... Największy chuj w Temerii. I Kedwen już jeszcze ja. Który zabija elfy i daje królobójcy szansę na ucieczkę, bo jego niepohamowana żądza zerżnięcia Jorveta musiała nastąpić właśnie w tym jednym momencie. No kurczę! Pięknie, kurczę. Pięknie. No kurwa, co by zrobił Geralt? Podałby miecz Jorvetowi, czy by go ogłuszył? Książkowy Geralt w tym momencie podałby miecz Jorvetowi, ponieważ wcześniej dogadał się z elfem, by zostawić pułapkę na Leto. Elf go nie oszukał. Mieli plan, który w 99% się udał. I nagle przez Rosha... Cały misterny plan w pizdu. Geralt podałby Jorvetowi miecz, ponieważ nie chciałby skazać elfa, który mu właśnie pomógł, na śmierć. Geralt w książkach był honorowy. Jeżeli ktoś mu pomagał, ten miał wobec tej osoby dług wdzięczności. Dajmy przykład Regisa, który uratował Geralta i Jaska z Temerskiego Fortu, ale zdradził się przy tym, że jest wampirem. I Geralt nie zabił go, mimo że jego wiedźmińska natura próbowała zabić Regisa. Nie zrobił tego, ponieważ miał wobec niego dług wdzięczności. Wiedźmin przystawił mu miecz do gardła ruchem tak szybkim, że aż umykającym oczom. Cofnij się. Warknął do Milwy. No, dalejże. Powiedział spokojnie Regis. Pchnij. Wystarczy. Geralt opuścił miecz. Aż nadto. Znikaj stąd. Emielu, Regisie, coś tam, jakoś tam. Wynoś się.
Jak wysoka musiałaby być nagroda za moją głowę, byś zechciał się fatygować? Jak mnie wyceniasz? Cholernie wysoko. Wątpię. Głos Wiedźmina był zimny jak lód. Wątpię, by kogokolwiek było stać. Zanim ktoś powie, że urosza, Geralt też ma dług wdzięczności, ponieważ Vernon uratował go przed stryczkiem. Spoko, ale w tym wyborze nie mamy wyboru między Roszem a Jorvetem, tylko mamy wybór, czy dać Jorvetowi miecz, aby przeżył, czy skazać go na śmierć, nie dając mu miecza. Jorvet jest bezbronny. Geralt doskonale wie, że Rosz zrobi wszystko, by zabić Jorveta. Dodajmy jeszcze fakt, że Geralt ma wyrąbane wojnę między elfami i ludźmi, przez co nie ma powodu, by zabijać bezbronnego elfa. Dlatego dałby miecz Jorvetowi, aby elf się obronił, a dalej nie mieszałby się w wojenkę elfów i niebieskich pasów, tylko zająłby się królobójcą. Daj mi miecz! Zdychaj! Królobójca zmusił Triss, aby teleportowała się z nim do Edirn. Geralt zamierza go dopaść i ocalić Triss. Ma jednak wybór, udać się tam z Roszem lub z Jorvetem. Kogo wybrałby nasz Wiedźmin? Wiadomo, że tylko Veron Rosz, hashtag jebać elfy za... Temerie! Kurwa. Z jednej strony mamy Rosza, u którego Geralt ma dług wdzięczności, w końcu Vernon uratował mu życie. Do tego dowódca niebieskich pasów ma statek, którym można odpłynąć bez problemu do Doliny Pontaru. Nie trzeba bawić się w żadną kradzież barki jak u Jorveta. Jednak zanim Biały Wilk odpłynie, będzie musiał pobawić się w polityczne sprawy wolnej Temerii. Musi pomóc Roszowi zabić komendanta Loredo, ponieważ Rosz twierdza, że jest to ważniejsze niż królobójca i Triss. Dopiero po załatwieniu komendanta zaczną szukać królobójcy. Jak dobrze wiemy, dla Wiedźmina sprawy polityczne to... gówno w medlinach. W które nie chce się bawić i wolałby tego uniknąć, jeżeli miałby wybór. Z drugiej strony mamy Jorveta, który pomógł Gerwantowi spotkać się z Leto i zastawić na niego pułapkę. Po tej sytuacji Geralt wie, że jest on zaufanym elfem. Do tego od razu chce odpłynąć z Flotsam, więc Wiedźmin ma większe szanse na uratowanie Triss z rąk królobójcy. Triss dla Geralta była na tyle ważną osobą, że często martwił się o nią. Dajmy przykład, jak myślał, że zginęła w bitwie pod Soden lub jak miała sraczkę w krwi elfów. Jeżeli dostanę gorączki, to może być czerwonka albo paratyfus. Nie masz immunitetu? Triss nie odpowiedziała. Czarodziejka leciała przez ręce, nie utrzymywała się na łęku. Nagle zaczęła dygotać w konwulsyjnych dreszczach, momentalnie zapłonęła gorączką. Nieżyw żołądka nasilił się. Geralt łudził się nadzieją, że to skutek alergicznej reakcji na śladową magię w jego wiedźmińskim eliksirze. Łudził się, ale nie wierzył. A teraz, gdy morderca Foltesta porwał ją, tym bardziej nasz Wiedźmin byłby w stanie zrobić wszystko, by ją ocalić, patrząc też na to, jak ich relacja jest ukształtowana w Wiedźminie 2. Niestety Jorvet nie ma statku, więc wpierw trzeba go wykraść, zanim odpłyną do Doliny Pontaru. Jest to jeden z najtrudniejszych wyborów w grze, głównie przez to, że obie ścieżki zostały tak napisane przez scenarzystów, że mógłby wybrać obydwie książkowy Geralt. Dlatego przeanalizujemy sobie obie ścieżki w tym filmie. Jak myślisz, według ciebie, kogo wybrałby Geralt i z jakich powodów? Napisz w komentarzu. Według mnie wybrałby Jorveta, głównie przez to, że dzięki niego jest w stanie szybciej ocalić Triss i dopaść Leto, przy czym nie będzie musiał mieszać się w zabijanie komendanta Loredo w imię kraju, który tak naprawdę go nie obchodzi. Pomogę wam. Razem dopadniemy Leto. Świetnie. Nie ma czasu do stracenia. Do czynienia klątwy krwi potrzebny jest symbol śmierci. Biały Wilk wyrusza go zdobyć. Na miejscu spotyka ducha Burej Chorągwi, który nie odda symbolu śmierci po dobroci komuś, kogo nie zna. Geralt próbowałby oszukać ducha, mówiąc, że należał do Burej Chorągwi, dzięki czego duch oddałby mu symbol śmierci, czy wolałby go zabić? Przy decyzji z Arianem wspominałem, że Geralt nie sięgał od razu po miecz. Nie ma to znaczenia, czy ktoś był człowiekiem, czy też nie. Wystarczyło, aby to coś było istotą rozumną, plus nie krzywdziło ludzi. I wtedy Geralt wyciągał talię Gwinta! Pokonałeś mnie! I co, łyso teraz? Łyso? Pokazałem klasę? Pokazałem? Znaczy, ten duch jest spoko istotą rozumną, który nie ma do nikogo problemu, więc kwalifikuje się do tego, aby Wiedźmin nie sięgał po miecz. Tym bardziej, że Geralt dowiedział się o całej historii Burej Chorągwi, więc z łatwością może oszukać ducha i właśnie by to zrobił. Ktoś ty i czego tu chcesz? Geralt z Rivii, sztandaru Burej Chorągwi. A ty kim jesteś? Eckhart Hennessy, chorąży Burej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła Kedwejska Ziemia. Ty mnie nie pamiętasz, ale ja ciebie owszem. Skąd niby? Służyłem w Burej Chorągwi. Stara trola odeszła od niego. Tylko zupa z elfów i cebuli. W stylu niebieskich pasów. Została. Geralt idzie poszukać starej. Znajduje ją podczas potyczki z najebnikami Adama Pangrata. Biały Wilk pomógłby zabić trolicę najebnikom? Czy ochroniłby trolicę przed najebnikami? No oczywiście, że uratowałby trolicę. Nawet dodatkowo poszedłby nazbierać ptasiego łajna. I dałby staremu, aby ten mógł dać to w prezencie swojej starej. Ach. Miłość i ptasie łajno.
Piękne. Pomógłby trolicy przez to, że jest rozumną istotą, która nie zrobiła nic złego. Plus jej stary zajmował się Triss, więc Geralt może być mu wdzięczny. Nie pozwolę jej zabić. Od kiedy to pogromca potworów staje po ich stronie? Nie wasza sprawa. Jest mi potrzebna, zostawcie ją. Ktoś otruł dziewicę Tiorweta. To znaczy Saskię. Chłopi podejrzewają, że winny jest książę. Penis. Geralt ma wybór, pozwolić tłumowi rozprawić się z księciem lub nie pozwolić na samosąd. Geralt osobiście nic nie ma do penisa. W sensie nie swojego, którym zabawia się pewnie Yennefer na jednorożcu. Jen, puść penisa. Już ja cię znam. Puszczę, to nas zrzucisz. Chodzi mi o tego księcia, że nic do niego nie ma. Gerwand nie ma 100% dowodów, że książę otruł Saskię. Oprócz tego jest to sprawa polityczna, która Wiedźmina w ogóle by nie interesowała. Gdyby nie jedna rzecz, tłum ludzi, który chce zabić bezpodstawnie księcia. Porównałbym tego Stynisa do bezbronnego człowieka, a tłum, który chce go zabić, porównałbym do bandytów, którzy chcą napaść bezbronnego człowieka. Jak każdy wie, Geralt ratował ludzi przed bandytami w książkach i to nawet w swoim pierwszym zleceniu w życiu. Mój pierwszy potwór, Jola, był łysy i miał wyjątkowo brzydkie, popsute zęby. Napotkałem go na gościńcu, gdzie do spółki z koleżkami potworami, maruderami z jakiejś armii zatrzymał chłopski wóz i wyciągnął z tego wozu dziewczynkę, może 13-letnią. A może nawet nie. Koleżkowie trzymali ojca dziewczynki, a łysy zdzierał z niej sukienkę i wrzeszczał, że nadszedł czas, by poznała, co to takiego prawdziwy mężczyzna. Podjechałem, zsiadłem i powiedziałem łysemu, że dla niego również nadszedł taki czas. Uderzyłem go 2 razy. Dopiero wtedy upadł. Nie wierzę w to, aby Gertrud pozwolił ludziom na samosąd na księciu penisie. Totalnie nie pasuje to do jego charakteru. Bez względu na to, czy książę jest winny, czy nie, przysługuje mu prawo do uczciwego sądu. Co zrobią chłopi, jeśli wydamy księcia w ich ręce? Wysłuchają go? Nie, rozerwą nas strzępy. A co będzie, jak raz pozwolimy na samosąd? Zobaczą, że prawa można dochodzić siłą. Kto zaręczy, że nie zechcą się mścić za swoje krzywdy? Prawdziwe i zmyślone. Kto uchroni przed gniewem tłumu tych, których jedyną winą będzie szlachetne urodzenie? I do czego to doprowadzi? Adam Pangrat, najebnik w służbie Kedwen, staje Wiedźminowi i Roszowi na drodze, gdy próbują dopaść Detmolda. W krótkiej chwili najebnik klepie w matę jak Najman i prosi o oszczędzenie. Jeżeli Geralt i Rosz na to się zdecydują, nigdy go więcej nie zobaczą. Chłopaki dobiłyby Adama, czy pozwoliłyby mu odejść? Chłop jest najebnikiem, na tym polega jego praca. A nie czekaj, najebnikiem to kto inny jest. Adam jest najemnikiem, ktoś go wynajmuje i wykonuje jego polecenia. W tym przypadku Henselt bądź Detmold go wynajęli. I kazali mu... Na tym polega jego praca. Jeżeli przeżył i prosi o życie, plus mówi, że więcej go nie zobaczą, to Geralt by go nie dobił. Nie ma z nim żadnych zatargów, plus doskonale wie, że chłop robił to tylko dla roboty. Trzymam cię za słowo, idź w swoją stronę. Następnym razem lepiej wybieraj sobie pracodawców. Może przyszedł już czas, żeby odpocząć. W Tretogorze czeka na mnie Julia. Jest przy nadziei. Vernon i Geralt wbijają do miasta krasnoludów, by odnaleźć Shelę. Podobno jest u Filipy i tam się mogą dziać fajne rzeczy. Oto! Może się tam rżną, bo słyszałem, że Filipa... Pewnie to chcą zobaczyć chłopaki i przy okazji... Zabijemy każdego Kedweńczyka. Trafiają na Zoltana, a ten opowiada, że Jorvet ma kłopoty. Geralt poszedłby pomóc Jorvetowi, czy olałby sprawę? Ten wybór jest tylko w ścieżce Rosza. Jeżeli Gerwand miałby okazję odwdzięczyć się Jorvetowi za to, że dzięki niego miał konfrontację z Leto we Flotsam, bez dwóch zdań chciałby mu pomóc, więc poszedłby mu na ratunek. Prędzej bym się ciebie spodziewał między żołdakami Henselta. Nigdy mnie nie rozumiałeś, Jorvet. Po prostu nie zapomniałem o Flotsam. A to, że górne Edirn padło, nie oznacza, że pochowamy się po lasach. Twój sen się skończył, Jorvet. Nigdy. Vernon chce zemścić się na Henselcie za wymordowanie jego niebieskich pasów. Geralt pozwolił Roszowi zabić Henselta? Jest to dla mnie osobiście najtrudniejszy wybór w grze. Geralt zachowuje totalny spokój, podczas gdy Vernon jest wypełniony chęcią zemsty. Od Gerwanta zależy, czy Rosz utopi swój nóż w królewskiej krwi. Nasz Wiedźmin ma ogromny szacunek do Rosza. Vernon uratował go przed śmiercią i pokazał, że można na niego liczyć. Biały Wilk wie doskonale, że niebieskie pasy były dla Rosza jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Gdyby Henselt zabił Geraltowi Ciri lub Yennefer, ten bez żadnych skrupułów byłby w stanie złamać swoje wszystkie zasady, by tylko dopaść i zabić króla. Ale sam Geralt nie ma dużego problemu do Henselta. Tutaj Rosz jest bardziej głodny zemsty. Gerwand jedynie może rozumieć, co czuje w tej chwili Rosz. Henselt jest królem z jajami. Zapamiętałby, że Rosz i Geralt chcieli go dopaść, a potem darowali mu życie. Kto wie, mógłby chcieć się w przyszłości zemścić na nich lub na ich bliskich. Do tego zgwałcił jeszcze Vess. Wszystkie argumenty mówią za tym, że Geralt pozwoliłby Roszowi na zamordowanie Henselta. Ale mam tu mały problem. Ten wybór nie pasuje mi do książkowego Geralta. Dlaczego? Głównie przez to, że Biały Wilk nigdy nie pozwalał nikomu w taki sposób zabić drugiej osoby, a tym bardziej króla.
pachnie to trochę takim jednoosobowym samosądem. Mam wrażenie, że w książce Geralt próbowałby przekonać Rosza, że nie ma sensu zabijać króla, to tylko sprowadzi na niego same kłopoty, a Rosz miałby to gdzieś i zabiłby króla. Ale to tylko moja własna rozkmina. Na streamie 70% ludzi z czatu wybrało w ankiecie, że książkowy Geralt pozwoliłby zabić Henselta i to właśnie teraz pokażę. Zostawiam was samych. Nienaoliwiona Uśka. Śmieszne. Bardzo śmieszne. Nie ośmielicie się. Pora kogoś zabić. Jestem Henselt z Ardkaraik, ostatni z rodu jednorożca. Nie będę przed tobą skomlał. Spójrz mi w oczy. No, dalej. Mści się. Pchła. Pogryzła lwa. Rosz i Geralt biją na rozmowę z Radowidem. Król mówi, że Henselt został zamordowany w Ergen i pyta się, czy Geralt był tam podczas królobójstwa. Geralt przyznałby się, że był w Ergen? A później jak Radowid pytałby się, w jaki sposób Henselt zginął, Geralt wziąłby na siebie winę zamordowania Henselta, czy zwaliłby wszystko na Rosza? Rzeźnik z Bladiken wiedział, przy kim może sobie pozwolić na szczerość, a przy kim nie. Przykład, Geralt dowiedział się, gdzie leży zamek Wilgefortza, Fringilla pytała się Wiedźmina, gdzie oby zamek jest, a ten podał jej fałszywe informacje, ponieważ wiedział, że nie może jej ufać. Tutaj Geralt wiedziałby, że nie może dopuścić, aby Radek dowiedział się tych wszystkich informacji. I dlatego starałby się go okłamać. Jednak, jeżeli Radowid wiedziałby, iż Wiedźmin kłamie i zadałby pytanie, w jaki sposób zginął Henselt, to nie ma opcji, aby Geralt był konfidentem i powiedział, że to Rosz zabił Henselta. Głównie przez to, że Rosz niejednokrotnie pomógł Wiedźminowi, a Geralt jest honorowy. Ale też przez to, że przy Radowidzie istnieje ten dialog. Vernon Rosz jest moim przyjacielem. Fakt, że nosi mundur, nie ma żadnego znaczenia. Co może oznaczać, że między nimi w tym momencie jest mocna więź, a Wiedźmin dla swoich przyjaciół jest w stanie zrobić wszystko. To ja go zabiłem. Henselt rozkazał wymordować oddział Rosza. Tym samym wydał na siebie wyrok śmierci. Po bitwie w Vergen szukał Saski. Zaryglowałem się z nim w jednej z chat i zabiłem go. Główny wybór rozdziału trzeciego. Iść z Roszem ratować Anais Lavalette, iść z Filipem i Jorvedem ratować Saskię, czy ratować Triss przed cesarskimi, którzy mają ją, wyciągają z niej informacje, a jak wyciągną z niej wszystko, nie będzie im już do niczego potrzebna i zabiją ją. Jaki wybór podjąłby Geralt? Od flot sam Wiedźmin chciał tylko jedno, wyruchać Triss. Wystarczy. Geralt, chodźmy. Triss, ale... Chodźmy. Kurwa. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Kurwa, porwał ją i teraz będę na bosaka po wulkanie ganiał, żeby wsadzić jej takiego kutasa. Od flot sam Geralt chciał ocalić Triss, a w tym momencie, kiedy wie, jakie zagrożenie ją może spotkać ze strony cesarskich, tym bardziej rzuciłby się jej na ratunek. Geralt? Sheila zawiesiła się w swoim megaskopie jak twój stary, gdy zobaczył nowy samochód sąsiada. Jeżeli Geralt nie wyjmie kryształu z jej megaskopu, dookoła pojawią się... Gotowane flaczki! Sheila. Geralt pomógłby jej? Wiedźmin nie miałby żadnych korzyści ze śmierci Sheila. Nic nie zrobiła jego bliskim, powiedziała mu dobrowolnie drogocenne informacje na temat Leto i królobójstw, więc dlaczego Geralt nie miałby się jej odwdzięczyć, aby dostała... Erekcji na myśl o Erden! Znaczy, dlaczego Geralt nie miałby się jej odwdzięczyć i ocalić jej życie? Jeżeli miałby jakiś problem do niej, to nawet nie zaczynałby z nią rozmowy, tylko od razu przebiłby ją na pół swoim mieczem. A tak pogadali sobie i teraz wyjmie kryształ z megaskopu. Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgaardu. Tam znajdziesz Yennefer z Wengerbergu. Żegnaj, Wiedźminie. Sheila uciekła, Geralt powiedział jej wprost: pierdalaj z mojej ziemi! No ale smok, który lata dookoła, nie spierdolił z Sheilą, bo jest pod kontrolą Filipy. Geralt nie ma wyjścia, smok go atakuje, więc walczy z nim. Jednak pod koniec walki smok nabija się na pal. Geralt dobiłby go czy zostawił? W ścieżce Jorveta Wiedźmin wie, że ten smok to Saskia, więc na 100% oszczędziłby smokusia. W ścieżce Rosza już nie wie, że to Saskia, ale jest to smok. A Geralt ma słabość do smoków i nie zabija ich. Widzisz, od razu kiełbasi ci się wszystko. Bo smoków, które bez wątpienia reprezentują chaos, nie zabija. Jakże to? Strzykawki oblizał palce. Ach, a to dopiero. Przecież wśród wszystkich potworów smok jest chyba najwrętniejszy, najokrutniejszy i najbardziej zajadły. Najbardziej wstrętny gad napada na ludzi ogniem, zieje i porywa te, te dziewice. Mało to opowieści się słyszało. Nie może to być, żebyś ty, Wiedźmin, nie miał paru smoków na rozkładzie. Nie poluję na smoki, rzekł Geralt sucho. Na widłogony, owszem. Na oszluzgi, na latawce. Ale nie na smoki. Dlatego oszczędziłby smoka.
ostateczny wybór w grze. Nareszcie dopadamy Leto. Geralt go ścigał przez całą grę tylko po to, aby go teraz oszczędzić. Co, ale jak to? No tak to. Geralt nie ścigał Leto, aby go zabić. Wpierw chciał go złapać, aby oczyścić się z zarzutów. Jednak to już nastąpiło, gdy Triss powiedziała prawdę. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w kapitule. To kłamstwo. Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Marigold? Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Sheila de Tancarville stoi za zabójstwem Demavenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej rady i kapituły. Sheila de Tancarville winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. Chciał go dorwać, bo bał się o Triss, jednak nic jej nie stało, plus nawet Leto może ją ocalić z łapni w garczyku. Chciał otrzymać od niego różne wyjaśnienia, które królobójca mówi bez żadnych problemów. Dowiaduje się Geralt, że Leto nawet zaopiekował się jego Yennefer. Przez całą podróż Geralta przypomniało mu się, jak kiedyś spotkał się z Leto i nawet ocalił jego życie, a teraz jeszcze do tego staremu wilkowi stawia kolejkę. Wódki? Daj. Zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. Kurwa, wszystko wypije. Geralt otrzymał wszystko, co chciał, a nawet więcej podczas tej rozmowy. Nie ma po co go zabijać. Zresztą... Wiedźmini nie walczą z wiedźminami. Nie krzyżują z nimi mieczy. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. Ludziom Foltesta odpi***ło, atakują biednych cywili. Pomocy! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna! Geralt pomógłby cywilom i zażądałby za to od nich zapłaty? Geralcik jest dobrym chłopem i ocaliłby tych ludzi za darmo, gdy ratował ludzi w książkach, nie prosił o zapłatę. Rębacze Scrimfit i Młody mają zajebisty medalion, kupiony na promocji w Lidlu. Pytają się Wiedźmaka, czy medalion jest na tyle magiczny, że będzie w stanie ochronić Młodego na bitwie, który będzie miał tylko na sobie swojego starego... Zafajdane kalesony. Co by odpowiedział nasz wilk do Rębaczy i Młodego? Geralt powiedziałby prawdę, że medalion jest magiczny, jednak wątpi, że ochroni Młodego. Nie miałby Geralt żadnych korzyści z oszukania chłopaków, a tym bardziej ze śmierci Młodego. Troll we Flotsam ogarnia ludziom most i przy okazji pije dobry bimberek. Jednak ostatnio robotę zaniedbuje, bo ktoś mu babę zajebał. Wiedźmin ma zadanie, aby troll nie sprawiał już kłopotów. Może to rozwiązać na dwa sposoby: zabijając trolla lub pomagając mu odnaleźć morderców żony. Co by zrobił Wiedźmin? Oczywiście nie zabijałby biednego trolla, jeszcze tyle wódki ma do wypicia w swoim życiu. Geralt nie zabija rozumnych istot, dlatego pomógłby trollowi odnaleźć morderców. Dwóch gości w ciuchach koloru murzyna proponują białemu wilkowi nie wiadomo jaki eliksir. Oni opracowali nową recepturę i chcą, aby Geralt był królikiem doświadczalnym. No i przez rok, dwa lata sukcesywnie to gówno zażywał. A oni go po tym roku, dwóch latach przebadają. Gerwandzik zgodziłby się? Nie obiecują mu za to żadnej zapłaty, a nawet jeśli by obiecali, to i tak by się na to nie zgodził. Nie wiadomo co to w ogóle jest, oni nie chcą mu w ogóle tego zdradzić. Jedyne co to mogłoby, to zaszkodzić Geraltowi. Okazałoby się, że jest to jakiś płynny eliksir gwałtu i co każdą noc Geralta by dupa bolała po nocy w karczmie. Malena podobno zrobiła coś niesamowitego i nieprawdopodobnego, Rodryk to potwierdza. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi! Geralt musi podjąć wybór i stwierdzić, czy Malena naprawdę dała dupy Rodrygowi. Dała mi! Geralt podoła zadaniu? To nie może być trudniejsze niż ważenie eliksiru. A tak serio, to te meczycy twierdzą, że jest ona szpiegiem z KTL. Ostatnio widziano tą elfkę z dwoma żołnierzami, którzy wyparowali i zniknęli jak dwie dychy, które rzucasz pod monopolowym. Elfka mówi, że nic nie zrobiła tym rycerzom, oni po prostu udali się do jaskini. Geralt wybiera się do tej jaskini i znajduje tam ciała ludzi, w których są wbite strzały z Skojatel. Pytanie, Biały Wilk powiedziałby strażnikom prawdę, co zrobiła Malena, czy okłamałby Temerczyków, mówiąc, że potwory zabiły ich ziomków? Z jednej strony Geralt ratuje zazwyczaj ludzi przed jakimś złem i nie chce patrzeć, jak ktoś zostaje zabity, ale tutaj mamy czarno na białym, że ta elfka celowo zabija i będzie nadal zabijać. Myślę, że tutaj mogły być dwie opcje, jakie mógłby zrobić książkowy Geralt. W pierwszej opcji okłamałby żołnierzy, powiedziałby, że ich kumpli zabiły potwory, a następnie na boku po żonie by Malenę opieprzył za to, co zrobiła i zagroziłby jej, aby więcej tego nie robiła. W drugiej opcji powiedziałby prawdę, co tak naprawdę Malena odwaliła. Była taka sytuacja w sezonie burz, gdzie Wiedźmin ratował ludzi przed bandytami. Później ci bandyci związali Wiedźmina, a ten na szczęście zdołał im uciec. Geralt trafił do karczmy, spotkał tam krasnoluda Adario. Później nagle w karczmie zjawili się ci sami bandyci. Następnie pojawiła się królewska służba, która poszukiwała tych bandytów. Krasnolud Adario ocalił życie tym bandytom, ponieważ nakłamał królewskim, że ci ludzie są jego sługami, a jedna jest nawet kurwą. Co na to wszystko Geralt? Posłuchajcie. Krasnoludzkim frywolnościom zawdzięczam
zabezpieczacie życie. Dodał Geralt. Wypadałoby krasnoludowi podziękować. Ja widziałem was w akcji. Tam, w chłopskiej zagrodzie. Wiem, co z was za ptaszki. Palcem bym nie kiwnął w waszej obronie. Takiego teatru jak pan krasnolud ani bym chciał, ani umiał odegrać. Już byście wisieli, cała wasza trójka. To pokazuje, że Geralt bandytów nie chroniłby. A ta elfka właśnie bandytką jest. Dlatego jak dla mnie Biały Wilk powiedziałby prawdę, co ona zrobiła. Następnie pozwoliłby wytłumaczyć się Malenie, aby bezpodstawnie nie zawisła na drzewie, ale ona potem powiedziałaby... Sami musicie to zobaczyć, inaczej nie zrozumiecie. A to od razu śmierdzi ściełą na kilometr. Geralt nie jest głupi i nie dałby się nabrać na to, dlatego nikt by za nią nie poszedł, a Temerczycy zajęliby się nią. Roche i Geralt u Loredo znajdują broń. Geralt uszkodziłby balistę? Jak najbardziej, sam Roche mówi, że jeżeli nic z nią nie zrobią, to nie przepłyną przez rzekę bez zgody. Loredon. A Geralt bez zgody chciałby przepłynąć przecież na A kurwi w dupach do raju! W filmie o krzyżkowych wyborach z Wiedźmina 1 mówiłem, że Geralt nie walczyłby na pięści, bo nigdy tego nie robił dla pieniędzy i nie miałby na to czasu. I podobnie mówiłem z graniem w kości. Jednak cofam te słowa dotyczące grania w kości. Komentarz użytkownika Fantasy Wind idealnie pokazuje, że Geralt miał kiedyś styczność z graniem w kości. W opowiadaniu coś więcej, gdy Gerwant z kamiennego obeliska odczytuje imię pewnego poległego czarodzieja, narrator mówi: Lavdbor z Muriveli, z którym kiedyś o mało nie pobił się w Wyzimie, gdy złapał czarodzieja na manipulowaniu kośćmi w grze za pomocą delikatnej telekinezy. Totalnie zapomniałem o tym cytacie. Faktycznie Wiedźmin kiedyś miał styczność z kośćmi i mógłby od czasu do czasu zagrać w grach. Fantasy Wind mordeczko, dziękuję za ten komentarz. Co do siłowania na rękę, myślę, że mogłoby to wyglądać podobnie jak z kośćmi. Gerwant przyłączyłby się do zabawy z niebieskimi pasami? No kurde, w wiecznym ogniu z jaskrem chciał pobawić się, nachlać i skoczyć do pasji Flory. To co, nie pobawiłby się z niebieskimi pasami? A czy próbowałby uspokoić Vernona, podczas gdy kazał gościowi... Chlaj z podłogi piwo od kurwiego syna! Oczywiście, Geralt często przemawiał komuś do rozsądku. Gość w sklepie sprzedaje kadzidła, które dają ci taką fazę, jakbyś widział gadającą płotkę. Nie mógłbyś go częściej zażywać, miałabym ci tyle do powiedzenia. Wiedźmin by coś z tym zrobił? A co on, kurwa, pies? Tak jest. Szeregowy Wiedźmin, policjant. Prosi o pozwolenie rozpoczęcia misji. Ziomek stoi sobie w miejscu i prawdopodobnie pełni rolę tirówki w tej grze, jednak to jest dostępne tylko w płatnym DLC. Nieważne, nas obchodzi fakt, że daje nam zadanie, aby Geralt zdobył dla niego rzadką recepturę. Kurwa, nie wiedziałem, że Wiedźmini zajmują się zbieraniem receptur. Geralt, może ty jeszcze? Może ty się jeszcze, kurwa, zajmiesz hodowlą jedwabników. Biały Wilk znajduje list, który trzeba dostarczyć do Oxenfurtu przez królewską pocztę. Zrobiłby to, no wiecie, w Wiedźminie jeden miał bawić się w kuriera, to co teraz miałby się bawić w listonosza? Geralt, zrywi, kurwa. I kot, kot i... Geralt, zrywi, kurwa. Przyjaciele od lat... No kur! Każde zlecenie na potwory w tej grze wykonałby nasz Wiedźmin bez mrugnięcia okiem. W końcu pieniądze na burdel nie leżą na ziemi. Dwóch naukowców zaginęło w okolicy spalonego dworu. Jeden z nich jest przed ruinami szpitala, drugi został w środku tego szpitala, a tam straszy. Geralt ruszyłby mu na ratunek? Pewnie, że tak. Tam okazuje się, że jeden upiór, czarny Nilfgaardczyk, no bo kurwa, dlaczego miałby być biały Nilfgaardczyk, pragnie zabić tych naukowców. A konkretnie prosi Geralta o przyniesienie ich serc oraz oczu, ponieważ kiedyś w przeszłości torturowali go, by tylko zdobyć mapę do skarbu. Widzę, że oni w dzieciństwie się fajnie bawili. Geralt współpracowałby z mściwym duchem? Nigdy w życiu. Celem Wiedźmina jest chronić ludzi, szczególnie w takich przypadkach. Dlatego próbowałby oszukać upiora, a jakby to nic nie dało, pokonałby go w walce. Po wszystkim miałby wybór, puścić ich wolno lub zaprowadzić do matki Loredo. Geralt i zaprowadzenie kogoś do stróża prawa? Od kiedy on jest, kurwa, policjantem? Policjant. Zrywi, kurwa. Nie pasuje mi to do Wiedźmina. Jak dla mnie Geralt opierdzieliłby ich za to, co zrobili, jednak kim on jest, aby prowadzić tych ludzi do stróża prawa? Miejscowa kopalnia została oblężona przez potwory, co na to Geralt już by ostrzył mieczyk na te potwory. Tak jak ostrzy kutasa na czarodziejki. Geralt niedaleko innej chaty może znaleźć prastare notatki, które w rozdziale trzecim doprowadzą go do operatora. Szczerze wątpię, aby książkowy Geralt znalazł te notatki, a tym bardziej zainteresowałby się nimi. Jest to quest raczej zrobiony stricte pod grę. Biały Wilk w projektorze zobaczył scenę, w której krasnolud Baltimore ucieka przed kimś lub przed czymś. Czy Geralt zainteresowałby się tą sprawą? Wątpię, nikt za to nie zapłaci i nie miałby na to raczej czasu. Elf opowiada o tym, jak sukub zabija niewinnych i zleca Geraltowi pozbycie się go. Geralt przyjąłby zleconko? Jak najbardziej. Jednak dzięki swojemu sprytowi i umiejętnościom odkrył, że tak naprawdę mordercą jest jego zleceniodawca, a sukub jest niewinny, bo tylko co robi, to niewinnie uszczęśliwia innych. Ale będzie fajnie! Geralt walczyłby na arenie ku ucieszy gawiedzi? W sezonie Burz walczył na arenie i to nawet w gaciach, tak? Już tam narodził się słynny Geralt Gołodupiec. Ale jednak miał w tym wszystkim interes i nie były to pieniądze. Jeżeli Geralt miałby otrzymać jakieś potrzebne informacje za walkę na arenie, zgodziłby się, ale dla pieniędzy nie walczyłby. Zywik prosi Gerwanta, aby odnalazł dwójkę żołnierzy, którzy zaginęli bez śladu. Jakby mu za to zapłacił, to nie widzę problemu w tym zadaniu. Mamy mocne zadanie! Zesrałem się w gacie. Trzeba to teraz posprzątać. Eskel, czy mógłbyś... pójść po szmaty,
się robi. Ogólnie ziomek jest nawiedzany przez upiory, idealna robota dla Wiedźmina. Geralt ma się nimi zająć. Jednak okazuje się, że te upiory oskarżają tego chłopa o zamordowanie ich i chcą, aby Wiedźmin wystawił im tego chłopa, aby one go zabiły. Co na to Gertrud? Gerwan zbadałby sprawę i dowiedziałby się, że upiory kłamią. Chłop podobno zabił 3 siostry, a na grobach, gdzie one mieszkały, są 2 żeńskie imiona i 2 męskie. Gdyby się tego dowiedział, zabił upiory i odebrał obiecaną zapłatę. Vernon prosi, aby Geralt odprowadził w bezpieczne miejsce Brigidę. Po uratowaniu Triss Wiedźmin mógłby to zrobić, by odwdzięczyć się dowódcy niebieskich pasów. Pod koniec zadania Brigida opowiedziałaby Geraltowi, co się stało z bankartami Foltesta, plus dała mu list od Kimbolta, który mówi, że to on kazał zmienić trasę, gdzie jechały dzieci, przez co karawana z dziećmi została napadnięta. Po tym zadaniu Geralt mógłby prowadzić dochodzenie, czy Kimbolt faktycznie doprowadził celowo do napadnięcia na karawanę z bankartami Foltesta. Jednak jestem zdania, że książkowy Geralt nigdy by się tym nie zajął. Są to sprawy Temerii, które w ogóle go nie obchodzą. Jedyne, co zrobiłby Geralt, to przekazałby wszystkie informacje, które otrzymał od Brigidy, Roche'owi, i to właśnie Vernon kombinowałby, czy Kimbolt jest winny. Geralt trafia na Cynthię, ta prosi, aby pomógł jej otworzyć pracownię Darhemy. Jeżeli jej pomoże, ona w zamian opowie mu o jego przeszłości i to o czymś, o czym główny bohater nie pamięta. Głównie przez to zgodziłby się Wiedźmin pomóc Cynthii. Plus jest to robota dla Wiedźmina, ponieważ mnóstwo potworów znajduje się w okolicy, więc łatwy hajs. Pod koniec zadania Geralt zobaczyłby, że odnaleźli przenośny prototyp megaskopu, który wykrywa więź emocjonalną z drugą osobą, dzięki czego można zobaczyć, co się dzieje z drugą osobą. Geralt chciałby z niego skorzystać, aby zobaczyć, co się dzieje z Triss, a później pozwoliłby Cynthii zabrać ten megaskop, bo do niczego nie byłby mu potrzebny. I tyle, jeżeli chodzi o to, co zrobiłby książkowy Geralt w drugim Wiedźminie według mnie. Napisz, z czym się nie zgadzasz w komentarzu. Dziękuję Ci pięknie za dotarcie do końca w tym materiale, życzę Ci miłego dnia i cóż, do następnego.